Cieszymy się, że jesteś. Wielkie brawa dla Jacka Schmidta. Jacku, więc powiedz co masz do powiedzenia do Polaków, do Realu 24. Proszę oczywiście blisko mikrofonu, żeby tutaj dźwięk był słyszalny i słuchamy. Co mam do powiedzenia? Dla mnie to jest bardzo trudna sytuacja, bo pierwszy raz w życiu mówię tak wiecowo, zawsze wiecie. Trudno mi mówić o malarstwie, zwłaszcza własnym. Dlatego przygotowałem tutaj ulotki dla zainteresowanych malarstwem. Moja pracownia jest dosłownie 10 minut piechotą stąd na Pradze Północ. I tyle o sobie, bo to trudno mówić o sobie. Natomiast chcę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem debaty historycznej pomiędzy, bo to była prawdziwa debata, prawdziwy spór. Naprawdę o to chodzi, abyśmy w ten sposób mogli rozmawiać, nawet z przeciwnikami. Pomiędzy panem Brunonem Różeckim a profesorem Wysockim. Dlaczego jestem pod wielkim wrażeniem? Ponieważ mieliśmy okazję skonfrontować się z rzeczywistością, która bardzo nas dotyka jako naród, jako społeczeństwo i to od co najmniej od XIX wieku. Mam na myśli tutaj zakłamanie historii, zakłamanie rzeczywistości. Pan profesor mówił o mitach, o pewnej idei, która o legendach. Otóż na legendach, jeżeli są oparte na kłamstwie, nic się nie da pozytywnego zbudować. Nic. Przypominam tutaj na przykład mit Lecha Wałęsy. Lecha Wałęsy w 90. W momencie, jak on startował na prezydenta, to ja miałem wystawę portretów w Muzeum Tatrzańskim, bo pochodzę z Podhala i tam zrobiłem portret Lecha Wałęsy też, ale taki portret demoniczny, ponieważ nie bardzo, to bardziej była intuicja niż jakby takie moje, nie akceptowałem go jako przywódcę, nie pasował. I wtedy moi przyjaciele z Solidarności z oburzeniem wyszli z tej wystawy. Rzucali tam gromy i tak dalej. To nie chodzi o to, żeby się chwalić. Chodzi o to, żeby szukać prawdy, dążyć do prawdy. Przygotowałem tutaj taki cytat z pewnej książki, która zawsze mnie porusza. Zaraz powiem, co to za książka. Wszystkie solidne podstawy życia publicznego to wszystko, co ożywiało pewną szlachetną część życia społeczeństwa, zanikło, zaginęło, a w to miejsce wdała się gra pozorów. Dwuznaczność i dwulicowość są powszechne. One to zaciemniają nam wzrok i dezorientują, podważają i w gruz obracają wszystkie nasze punkty oparcia. Nasze czasy i nasze umysły są tak zatrute kłamstwem, zgangrenowane nim tak dalece, że od nas siłą rzeczy zarażają się nawet instytucje i ci ludzie, którzy chcieliby pozostać uczciwi, a są zmuszeni w pewnych sytuacjach posługiwać się kłamstwem nawet dla zwalczania kłamstwa. W różnych aspektach, poczynając od pandemii, prawda, kłamstwa na temat maseczek, szczepionek, tego wszystkiego. Ja nie jestem od tego specjalistą, poza tym, że się nie poddałem temu terrorowi. Kłamstwa na temat... Dla mnie to jest osobiście bardzo trudne, bo w pewnym momencie zaufałem temu człowiekowi i duże miałem nadzieje związane z rotami niepodległości. Mam na myśli Roberta Bąkiewicza, który przychodził do mnie do galerii na rozmowy. Tam były spotkania, rot niepodległości. To nie chodzi o to, żeby krytykować kogoś, wiecie, czy pinać mu szpilkę zdrajcy, czy kogoś takiego. Chodzi o to, że trzeba być wiernym swojej idei. Jeżeli ktoś mówi, że jest narodowcem, że jest patriotą i równocześnie opowiada banialuki na temat jedności między narodami, między narodem polskim a ukraińskim, który w historii nie było takiej sytuacji, żeby Ukraińcy jakąkolwiek dobrą rzecz dla nas, poczynając od Siczy Korzackiej, poprzez kolejne rzezie, nie tylko w XX wieku, nie tylko na Wołyniu, ale też wcześniej. Także to zakłamywanie rzeczywistości jest takie porażające
Ja tu jestem dlatego, że spotkałem ludzi w realu, którzy mogą się mylić, mogą być niedoskonali, mogą mieć kryzysy, ale dążą do prawdy, szukają prawdy. Ta debata była tego świadectwem. Wielkie ukłony dla Brunona Różyckiego za to, że on przeciwstawia się pewnej dominacji w gronie profesorsko, takim teologicznym, a takim, które dominuje nasze życie od strony naukowej. I ten człowiek ma odwagę mówić wprost, że Piłsudski to był psychopatyczny człowiek. Nie mam na myśli tylko tego jego udziału takiego, a nie innego w bitwie warszawskiej, ale w ogóle całe jego życie. Aż do końca. Zakłamywanie tej rzeczywistości. Podobnie moim zdaniem jest zakłamywana postać Jarosława Kaczyńskiego jako patrioty polskiego, albo Mateusza Morawieckiego jako ekonomisty. Musimy się zmagać z tą rzeczywistością, nie dać się poddawać kłamstwu. To jest przymus, abyśmy w ogóle istnieli, aby nasze dzieci żyły w dobrych wartościach, w relacjach, które są oparte na prawdzie, na przykład o rodzinie, że rodzina to jest mąż, żona, dzieci, że jest tylko chłopiec i dziewczynka. W jakich czasach my funkcjonujemy? Zobaczcie, że w ogóle takie absurdy są dopuszczane do publicznej debaty, a nie znajdują miejsca w szpitalu psychiatrycznym, gdzie jeszcze 20-30 lat temu takie osobniki były leczone. Nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć, więc po prostu bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Dziękujemy bardzo. Wielkie brawa. Jacek Szmit, odważny człowiek. Zachęcamy do tego, żeby odwiedzić jego pracownię. Tutaj są ulotki. Można wziąć ulotkę naprawdę.